Ci mamy szkoda, jestem tutaj ten Games. Widać na moim gospodarstwie. Jest szybka akcja, bo dzisiaj jest zbyków. Jedna partia już poszła, dokładnie 6 sztuk poszła. Teraz jeszcze zawieźli, zabrali nam 12. Ale że, no wiadomo, że tyle była do sprzedania, to trzeba teraz jechać. Jeszcze chłopakom nie tyle co pomóc, co sprawdzić tę wagę, wszystko, żeby tu nie było lipy. Jedziemy polnymi, bo tutaj najbliżej jest. Niestety. Żeby jechać, jedziemy naszym Leonekiem. No i co? 4000. No jest naprawdę zajebista kwota pieniędzy. To trochę tak elixir na razie wzięli. Zobaczymy teraz finalnie, jak to wyjdzie. Z całą partią resztę. Resztę partii. Więc myślę, że będzie dobrze. Więc lecimy. Ja patrzę, jak ogarnięty, wszystko przygotowany. Jak to powiedzieć? Po nawożone. Nawozy tak samo dane już. Tam przywieźli mi, wiecie, na poczekanie tak zwane. 4 tony nawozu. Powiedziałem, że zapłacę po właśnie poszukiwaniu byków. Powiedzieli, że spoko, bez żadnych problemów. Nawóz 8000 po dwójce za tonę. Więc no nie jest to mi tak źle. Jakiś tam doradca mi dać jakiś tam lepszy nawóz wraz z peskami, więc myślę, że peski też są w tej cenie. Więc będziemy sobie to jeszcze ogarniać, bo jeszcze musimy otwarzyć trochę rzepak itp. itd., więc lepiej mnie ryzykować, wiecie, no. Nie miałem pieniędzy, teraz będę miał. No właśnie, tylko gdzie tu jest? No to powiem szczerze, nie byłem. Zobaczmy, gdzie tu się rzepka jest. Ta ciężarówka tutaj jest. Zobaczymy. O, tu jest. Dobra. Widzimy. Zmieści się, no. Ja sobie tu gdzieś ustanę. I co? Lecę. Na wagę. By mi przeszkadzać. No i co? Widzimy się za chwilę. Dobra. Udało się ogarnąć. Sprzedać. Trochę się namęczyłem, ale nie jest źle. No, chciałem chłopakom trochę pomóc. A na widzicie stankun ten za sprzedany. Same wiki to jest 212 tysięcy z lociszy. No powiem tak. Można szaleć, ale nie za bardzo. Po prostu. Wiadomo, co mam teraz jeszcze w inwestycji. Więc. Musimy jeszcze patrzeć. Znaczy inaczej. Dopóki nie kupię maszyny, czyli wodoreczki, która jest już zaklepana. Czekaj. Chciałbym tam dojechać jeszcze na drogi czosy. A przejedźmy się trochę inaczej. Zobaczymy, czy tam coś wypali pod tym względem. Tak z ciekawość. Się tak wiecie. No poza tym mam tylko akcję sierpcowej. Więc możemy lekko pozwiedzać, byśmy wiedzieli, jak tu później w przyszłości sobie jeździć. Może tu będzie gdzieś lepsza trasa i wszystko. Wiecie, no tak jechali, jechałem pierwszym kursem z nimi, tak żeby wiecie, jak tu jechać. I teraz sobie zobaczymy, czy tak gdzieś dojedziemy fajnie na jakieś... Może jakieś bezdroża będą, nie wiem. Tak jadę, bo jadę. Ale tego nie wiem. Mam nadzieję, że lipy nie odwalę. No i tak, 12 tysięcy, piękna kwota, ma zadowala mnie, no wspomoże mi to niemiłosiernie teraz, tak? Agencja już, teraz tylko dzwonić po ładowareczkę i będzie elegancko, żeby przyjechali już, po prostu mi przywieźli, tak? Tą ładowarkę i będzie elegancko. Dobra, tutaj jest jakiś, o, a może byle oni tam, dobre, żylety. Dobra, jedziemy. Tylko sobie spalimy. I lecimy. No i tak. Mieliśmy nic. Mamy teraz piękną kwotę pieniędzy. Więc naprawdę nie jest tak źle. Pociśniemy trochę, spalimy to robiny. Może i nie, lepiej nie. Kurwa. Może nie uderzyłem nic. Wycentrowałem. No. Może poszło.
Wcześniej się nie stało z Leonem. Dobra. To co? Wadaję do gospodarki i widzimy się, jak już będę miał. Już zacznę siebie. Może wam pokażę, bo w ogóle będziemy mogli. Chociaż już dojechaliśmy z Atari, przy tym, że. O, zobacz. Tyk. Wjeżdżamy na podwórze. Kejsik, nasz nowy nabyteczek, oczywiście stoi jak najbardziej. W nowym miejscu, luksus. Też tak mniej więcej podobnie. Dobra. Teraz będziemy się widzieć na łące, znaczy na polu. Będziemy siać sobie łące. Dobra, no już jestem na łące, znaczy na łące. No jesteśmy na polu, będziemy teraz sobie siać. Nabijamy sobie tutaj tego klinka, tak zwanego. Poczekajcie sobie, po ustawię, bo mi to tam trochę boli, jak tego chowania mam. Robimy ten klin w asfalcie. Bo tak, tam mam tylko jedną łąkę. Trzeba coś świeżego zasiać. Swoją dzierżawę oddałem. Chcący, nie chcący, mało ważne. No, teraz trzeba gdzieś świeżą tawę zasiać. Tu mi najbardziej pasuje, bo to jest taki klin, który tak nie za bardzo mi pasuje. Więc postanowiłem tutaj sobie zasiać tę łąkę, myślę, że to będzie w sam raz. Powolutko sobie siejemy, żeby wiecie, jakoś tutaj może będzie lepiej. Wiecie, jeszcze wymieszamy trochę tą łąkę, tą tawę, przepraszam, te gleby pod łąkę. To może będzie troszeczkę lepiej. Czy tak wiecie, jak teraz wszystko jest uprawione. Wiecie, tutaj jak coś niecoś pójdzie źle, tak jak trzeba będzie zasiane, to tam będzie przysiane tylko to jeszcze łubinem. Bo to będzie tylko łubin, ten kawałek. Tam lekko tam gdzieś tała, pewnie łubinie się trafi, to może nie będzie tak źle, może tam ją wtedy zwalczę, na żadnych problemów. Mam taką dziką nadzieję bynajmniej. No i co, znowu case, znowu będę aktywny. Miałem 30 wziąć ogólnie, ale jednak stwierdziłem, że jednak 30 niech już sobie odpoczywa. Lżejszych robót, czyli topyski, siewka, nie wiem, bo jakieś tam jedółki, tak, żeby już po prostu było. No i co, teraz jeszcze czekam od danego trenera Case'a, który miał przywieźć mi tego internationala poklepanego, zapłaconego już. Tego mam przywieźć do Paszowo, tylko czemu nie chcę do Paszowo zmienić, tylko bo mam z tego już czołać jeszcze w Paszowozie. Nie po to tyle pieniędzy pakowałem w niego, żeby teraz po prostu stał sobie w Paszowozie. I może jeszcze mam, będą już konia pociągowego, tak można powiedzieć. Ale jednak ten usus też będzie. Podejrzewam większą rolę jeszcze będą miał niż ten obecny case, z którym teraz jeździmy. No bo do niego najbardziej pasuje właśnie beczka, pasuje mi pług, pasuje mi rower właśnie, tak robić. Będą mu. Mamy większy ciągnik, ten mamy ten sam, takiej samej mocy. Ale jednak Usus to jest Usus, będzie też miał swoją robotę tutaj. Wiecie, jakieś tam jedłki się znajdą. Więc nie chcę go spinać teraz paszowozem. Wiadomo, teraz na ten moment oczywiście muszę go mieć spiętego. Ponieważ no, nie mamy innego ciągnika, tak? Case'a my oczywiście odjemy. Więc to nie ma opcji, żebym sobie case schodził w paszowozie. No ale nie jest tak tragicznie. Będziemy jeszcze w gosiakach, może sobie chodzić w pasie. Pasa jest adekwatna do właśnie wspomnianego Ususa. Ogólnie trzeba wystawić siedmiu pędzy. Będzie trzeba go sprawdzić, przeskalować, bo za 3 dni jadę siać kukurydzę na osłupę na ziarnówkę. Mimo że ten siedmiu jakiś tam nie rewelacyjny, tak powiedzieć, no to spełnia swoją funkcję, którą właśnie się. Będę sobie jechać 6 hektarów, bo jest na ziarno. Na razie jakoś większych tych zapisów nie ma. Więc tutaj zobaczymy. No dobra, tutaj jeszcze jak będzie miał. Znaczy nie takiej sobie się chciał, będę sobie chciał, bo wiadomo ma navigation pod tym względem, więc stanął tutaj. Case pełnia taką funkcję właśnie. Tego ten GPS był założony. No i co, też myślę, że do dużego case'a będę zakładał okej, nawigację, no bo jednak patrzcie, no to jest wygoda, ja praktycznie nic nie
klikam, tylko po prostu sobie ustawiam. Wiadomo, troszeczkę powinien mieć to inaczej zrobione. Ale wiadomo, będę chciał po sobie założyć też 40 tysięcy tam powiedzmy do nawigacji, bo tak liczę mniej więcej do tego 500, żeby założyć. Jeszcze wiecie, mieć kierownicę, żeby to było śmiało jak więcej nogi. I będzie elegancko. Bo już ten dogadanie z firmą, która będzie mi to montowała. No ale wiadomo, że też muszę poczekać za cielakami. Cielaki będę miał w przyszłym tygodniu. Czyli na koniec kwietnia. Bo akurat ta firma, która zbrała mi wyki, jest też fajną firmą, można powiedzieć, pod tym względem, iż ona też ściąga cielaki. Ściąga cielaki i po prostu można, jak to powiedzieć, od niej po prostu wziąć, tak? Że oni sprzedają normalnie cielaki, skupują duże bydło, ale zarówno ściągają cielaki, no i handlują cielakami. Więc po co mam daleko szukać? Cena to jest taka dość, może nie taka zaporowa, ale no to będzie gdzieś koszt. Nie będziemy patrzeć na farmingowy ten, na farmingowy cennik. To koszt około między 900 a 1000 zł. Może 800, w zależności od jakiego cielaka będę to miał do wyboru. Więc taki właśnie ten będzie efekt. Że no, na, jeśli te 30 tysięcy trzeba jeszcze dać cielaki, no ale na nic, no 30 tysięcy włożymy, to powiedzmy mamy faktycznie czekam czy 180 tysięcy, no wiadomo, nie, bo nie liczymy paszy, nie liczymy ospu itp. itd. Tak jeszcze z tego jeszcze przecież trzeba zapłacić 40 tysięcy za ospę, która miała właśnie, która będzie dostarczona za lada dzień na naszych kurek. Czy była dopłacona, przepraszam. Że mnie tutaj gafu nie strzelił. No nie była jeszcze, no ale myślę, że ogólnie powinno mi tak jeszcze starczyć pieniążków. No chyba nie przedpłaty sobie wezmę. 6 tysięcy. Ej, po prostu kupię. No i co? Teraz patrząc, no to wiecie. No chcę to jakoś tego nie utrzymać. Na dumę. Teraz, znaczy nie 40, 6 tysięcy będziemy duże bieki na małe. Teraz mam tylko średnie bieki, będziemy mieli małe bieki, jakieś tam powiedzmy koszt. Powiedzmy, mam to 4 obiekty, czy powiedzmy, podniku na każdy obiekt mi się wydać. Więc powiedzmy, tam tak małe cielak to będzie 5 tysięcy, średni będę 7 tysięcy, robię mleczne 10, no i jałów powiedzmy 8 i tak dalej. No i się nie będzie po 40 tysięcy za samą ospę. Koncentraty, witaminy itp. itd. odpajacze, czyli jakieś muszli może być mleko zastępcze itp. itd. Będzie, więc no... Trzeba tu będzie się naprawdę dobrze z tym skupić. Co to dobrze powiedzieć? Robimy 6 tysięcy jeszcze pójdzie na ospy. Zostaje mi jakieś 170 tysięcy, więc ewentualnie jeśli mi zbraknie na to, by zapłacić tym, to ja sobie przekombinuję, wezmę lekkie kredyty. Na to by po prostu już no mieć tą swobodę, żeby to, żeby no tam to, bo ten budynek też nie został, wiecie, pusty. I sobie dowiadę 6 tysięcy na same sztuki tam na pomalowarkę. To już nie będzie problemu. Bo patrzcie, no w przyszłym roku będziemy mieli kolejny rzut dyków. Czy mniej więcej takie same jedzenie, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Może trochę lepszej, może trochę gorzej, nie mówimy. Nie mówię, nie wiem jak to będzie. No, w ogóle byki wyszły po 7136 bodajże, jak się nie mylę, złotych sztukę. No to nie jest jakaś tam widzicie zła kwota, tak? Na to 30 tysięcy, przepraszam, 30 sztuk bików innych, to się zwrócimy. No ja się teraz też planuję postawić, też ambitnie to zrobić, ale nie wiem, czy to będzie mi opłacało się z jednym względem. Ale co po roku mieć byki? Powiem, czy mnie... Tylko nie wiem, czy to nie byłoby za często. Pod tym względem. Jednak jeszcze czekam na to, żeby się jałówki wycięliły. Krowy to samo. Się wycięliły i mieć po prostu już po tych jałówek. Bo teraz patrząc na jałówki, żeby mam tu nie zabrać jałówki. Mam jeszcze miesiąc czasu. Tak mniej więcej liczę. No krowy mają 40, to 50, czyli jeszcze jakieś
4-5 miesięcy, coś w tym stylu, nie wiem dokładnie jak tam policzyć to. No ale powiedzmy tak mniej więcej, że 5 miesięcy i 4 miesiące jeszcze do następnego wycielenia. Czyli trochę sporo, ale jak będą pierwsze, no to wiadomo, że będzie dobrze. Pod tym względem, że... jak to powiedzieć? Już to mleko będę produkować, tak? Będę dawać to mleko. Mam nadzieję, że miałem to do tej ilości itp. Więc no, myślę, że to będzie jak najbardziej na plus. No to o to chodziło właśnie od samego początku z założeniem osobieniu tych budynków. Tak samo właśnie te pieniądze były kupane. Znaczy, no kupowałem chyba zjawki za 4000, 3,5, coś w tym stylu, pewnie. Niezacienione, tam za wczesno zacienione. W tym stylu. Pamiętam już dokładnie. Chciałbym na kwitki spojrzeć. Od zacieleń. Byłem na siebie, czy miałem pełne zacienione. Właśnie. Inseminacją. Więc patrząc na to, to jeszcze jeden miesiąc potem od maja powinniśmy te mleko już mieć fajne tutaj ilości, aby nie patrzył. No i powinno być to jakoś mniej więcej oblukane to wszystko. Zobacz, mam jeden przejazd, maksymalnie dwa przejazdy. I będzie, będziemy chyba kończyć takie krótsze odcinki teraz, bo chyba myślę, że mam teraz porobić, tam ponagrywać, bo też nie chcę wszystkiego, wiecie, no bo każdy bo teraz pozostanie praktycznie co ja dodaję, mówi do zasięgu, no i wszystko w tym temacie, wychodzić. No tak, łąki nie będę pokazywał, bo to już jest monotonia, ale jeszcze jedna taka łąka, tylko no, wam nic nie da, pod tym względem, że wam pokażę. Na pewno to będziecie mieli odcinek z tej łąki, jak to będzie z ogarnięte. Teraz tak, żeby to jakoś poziwać, bo on tak wygląda, to będziemy na sobie tak normalnie łupki też robić. Może cię wam tak robiłem, więc nie powinno być to mieli. Tak, żeby to dobrze wyszło. Tutaj ten siew. Pytamy, no jest to strasznie sucho, no ale trzeba po deszczowni wystawić coś, no i będzie trzeba tylko kombinować pod tym względem. Żeby mi się tutaj chyba nie zasiało, czekajcie, żeby tutaj... Gdyby się zaraz przesunął ziemię, no bo sobie co będzie, to... Przesunął teraz, nie wiem, czy tutaj tu już jest zasiane, czy to tak się zderzało, ale chyba będzie dobrze. Pod tym względem. No nie ma jakiejś tragedii. No i co, tutaj będzie zasiana łąka. I tak, suma summarum trzeba i to będzie się poszukać jakieś łąki jeszcze. Jeżawy czy kupić ewentualnie. No bo na tej ilości mimo tego bydła to i tak może mieć tego za mało. Powiem tak szczerze, że na pewno będzie za mało, bo... No kukurydza, można powiedzieć, w pewnym sensie już się kończy, bo teraz to bydło tutaj leży w łomie. W schemu, że tu jest ta, stopa jakoś. Czekajcie, teraz tak. Czy to będzie wsio? Czy tak będzie zrobione? Czekajcie, bym był... O, ja daleko wjechałem, trzeba nie do wolna ma. Jeszcze nie z wolną, jak tu wyjdzie, tylko trzeba będzie... Chyba to jest wyjdzieć. Gacimy, bo... Patrzyłem z różnymi łąkami. Dzisiaj nie będę miał samochodu, nie będę leciał. I pójdziemy sobie tak powiedzmy na astuty. Ma astuty, proszę Państwa. No bo czekajcie, co to jest? Tu jest mój bodajże rzepak. Nie to pszenica. Tu jest mój rzepaczek. Piękny jest robiony od zanięty. No i szukając łąk. A to wiemy takie tutelnika. Chyba może pogadać z właścicielami. To jest trochę dupka, bo tutaj trzeba wymaga popka, czyli będzie trzeba mieć wykupić, przełożyć i tp. No tutaj też fajna taka łączka jest. Tutaj taka w ogóle jest dość ciekawa, bo tutaj to jest hektar 24 samej łąki. No i takie wywiwania są dość konkretne, no ale powiem fajny jest klimacik. Ja starałem się tą dzierżawę, nie spytać się aktualnego właściciela, o, po prostu dzierżawienie, tak? To taki zakątek tych łąk jest, tutaj też jest fajna łączka. Tylko hektar 66, czy to będzie jakimś laskiem, nie laskiem,
czy odbierz czym jeszcze. Troszeczkę dalej tylko mógł pożegnać, żeby po prostu móc iść dalej, wykorzystać tę prędkość tych ciągników itp. Nie jeździć kurdysko wokół, nie wiem, blisko komina itp. Po prostu jest coś fajnego, żeby po prostu jechać dalej, pokosić konkretną ilość tawy, bo było szczerze mówię, wąk. Teraz pyzmy, mam nie zamieniać, zostało mi, jest to przewinięcie. Nie wiem, 40, 50 ton, bo nie oczywiście pchnięty. 10 ton. W ciągu 2 miesięcy nie niespełna 2 miesięcy poszło mi podam zielonki. Więc no teraz. A co na się tak nie jestem, to musiałem co najmniej 200 tysięcy litrów zielonki mieć non-stop. Proszę, nie wiem, chyba. Nie będę się dużo. Dzisiaj właśnie klub byłby ten telefon. Jeśli się takiego, nie wiem, czy się spodobało, też ciepłe komentarze. Dzięki za oglądanie i ciągle do godziny. Na razie, cześć.